Pan właściwie posiada wszystkie cechy, które przeczą stereotypowi poety. Siłę, urodę, właśnie taką miłość życia, smak życia. I jest pan intelektualistą i jest pan wrażliwie poetą. Jak to w ogóle możliwe? Bo to na ogół się wcale tak nie zawsze godzi. Albo ktoś pisze wybitne eseje, albo ktoś pisze wybitne wiersze i jest nie do wytrzymania człowiekiem. Na ogół poeci są ohydnymi narcyzami. To są właściwie ludzie, z którymi się nie da żyć. Świat wokół pana wydaje się być harmonijny i jakoś tylko z uwielbienia, ale... Ja się śmieję z tego rodzaju atrybutów. Ale ja się śmieję. Pani nie zna mojego życia. Potworne. Wcale nie było takie... Nie no, ja wiem. Takie lata. Ja w ogóle nie o tym mówię. Ono nie było łatwe, ale ono było takie bardzo intensywne. No nie było... Nie, niech pan był broń. Nie? Bez komentarzy. Bez komentarzy. To są wszystko złudzenia. To są opowiadane o mnie legendy. Nawet jeżeli jest pan skoncentrowany wyłącznie na sobie, to znakomicie się pan ukrywa, bo przecież zrobił pan tyle dla innych równocześnie. To też poetom nieczęsto się zdarza. To jest jedyna rzecz ważna. To jest jedyna rzecz ważna. Jeżeli tak mi się udało, to jest ważne i reszta nie. Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata. Drugą stronę, za ptakiem, górą i zachodem słońca. Wzywające odczytania prawdziwe znaczenie. Co nie zgadzało się, będzie się zgadzało. Co było niepojęte, będzie pojęte. A jeżeli nie ma podszewki świata, jeżeli drost na gałęzi nie jest wcale znakiem, tylko drozdem na gałęzi. Jeżeli dzień i noc następują po sobie, nie dbając o sens i nie ma nic na ziemi, prócz tej ziemi. Gdyby tak było, to jednak zostanie słowo, raz obudzone przez nietrwałe usta, które biegnie i biegnie, poseł niestrudzony na międzygwiezdne pola, w kolowrót galaktyk, i protestuje, woła, krzyczy.